Las, miejsce relaksu, odpoczynku psychicznego w dobie pandemii. Ciekawe zakątki. Nadleśnictwo Trzemierz. Od 50 lat troszczymy się o lasy Puszczy Wgrzańskiej. Każdego roku obserwujemy zmienność pór roku. Gospodarka leśna na przełomie tych lat przeszła wiele zmian. Lasy Puszczy Wgrzańskiej mają jeszcze wiele do pokazania. Zostało udowodnione, że przebywanie w lesie ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Dlaczego? Po pierwsze, kolory zieleni, brązu mają wpływ uspokajający na nasze organizmy. Po drugie, wydobywający się zewsząd zapach olejków eterycznych, głównie sosny, jako najliczniejszego gatunku naszych lasów. Po trzecie, śpiew ptaków. Częstotliwość śpiewu sprawia, że nasz mózg świetnie się dostraja i regeneruje. Wzrok, zapach i słuch, nasze zmysły. To tylko część. Dotyk. Warto na chwilę pochodzić na boso, po lesie czując nierówną strukturę runa pod stopami. Przytulić się do napotkanego drzewa. Jest moc. To jest las. Możemy także poczuć różnicę pomiędzy lasem liściastym, lasem wilgotnym, a suchym borem sosnowym. Każde miejsce i zakątek w lesie może pobudzić nasze zmysły i sprawić, że nasze samopoczucie się poprawi. Dajemy na to gwarancję i wiemy, że nie będzie reklamacji. W lecie las obfituje już w owoce leśne takie jak jagody, maliny i poziomki. Instrukcja obsługi jest prosta. Należy spojrzeć najlepiej pod nogi. Las daje wiele możliwości na poznanie swojego środowiska. Pamiętajmy jednak, aby świadomie z niego korzystać. W lesie jesteśmy gośćmi. Nie niszczymy, nie śmiecimy, nie zabijamy i nie zrywamy roślin, szczególnie tych chronionych. Nie palimy ognisk w miejscach do tego niedozwolonych. Przede wszystkim okazujemy szacunek i wdzięczność. W dobie zainfekowanego roku 2020, wszechobecnej pandemii, zaprosiliśmy na rozmowę dzieci. Co myślą na temat spędzania czasu na łonie natury w środowisku leśnym? Jakie są ich oczekiwania i czy znają wszystkie sekrety lasu? Czym jest dla Ciebie las? Miejscem odpoczynku, takim miejscem przyjemnym dla oka, przyjaznym dla ludzi. A jakie znasz zwierzęta leśne? Dziki, sarny, jelenie, borsuki, lisy, zające, co tam, dzięcioły, sokoły. A jakie jest Twoje ulubione drzewo? Moim ulubionym drzewem jest bóg. Dlaczego? No bo jest takie duże, majestatyczne, ma bardzo fajny rozstaw gałęzi. Natalka, czym jest dla Ciebie las? Las jest dla mnie miejscem wypoczynku i domem zwierząt. A co najbardziej lubisz robić w lesie? Ja w lesie najbardziej lubię robić... Jak jest jesień, lubię zbierać na przykład grzyby. A jakie znasz zwierzęta mieszkające w lesie? Sarna, łania, koziołek, jeleń, zając, wiewiórka i ptaki. A czym się interesujesz? Ja interesuję się właśnie przyrodą. Ania, co to jest las? Tak, rosną trawki i liście i łąki. A jakiego koloru jest las? Zielonego. Lubisz kolor zielony? Tak. Masz piękny mundurek. Kim jesteś? Jestem harcerską. A co robią harcerze? Harcerze na przykład na obozach mamy zadania
i musimy je wykonać. Na przykład w tamtym musieliśmy sobie sami zrobić z drewna ściętego, które nam druhowie dali. Musieliśmy zrobić stoliki. A gdzie najbardziej lubią urzędować harcerze? W lesie. Co ma dla nas Puszcza Wrzeńska? Aż 16 miejsc postoju pojazdów, gdzie możemy pozostawić nasz pojazd mechaniczny i na własnych nogach wybrać się na spacer. 2 miejsca palenia ognisk. Punkty edukacyjne. 2 sztuki. Miejsce biwakowania. I wiele, wiele innych. Gdyż każdy z nas stanowi osobne indywiduum. Każdy oczekuje czegoś innego oraz odnajduje dla siebie najlepsze rzeczy w lesie. Leśnicy mogą przekazywać wiedzę i podzielić się swoim doświadczeniem, ale tylko od ciebie zależy, drogi turysto, jak ty odbierzesz las dla siebie. Jakie zakątki naszego lasu cię zaciekawią. Najważniejszymi elementami sukcesu jest spokój ducha oraz zdrowie i energia. Las jest wspaniałym środowiskiem, aby rozpocząć pracę nad sobą i tego dokonać. Każde spotkanie z naturą niesie za sobą wiele korzyści, ale to ty, drogi wędrowcze, odbierzesz tyle, ile jesteś w stanie przyjąć. Zapraszamy do Puszczy Wrzeńskiej. Cechą charakterystyczną jest zwarta powierzchnia leśna. Dzięki temu można spędzić wiele godzin na wędrówce po lesie bez oglądania cywilizacji. Należy pamiętać, że jest to wspaniałe środowisko dla zwierząt leśnych. Stąd należy się uwaga i szacunek dla mieszkańców Wielkiego Zielonego Domu.